trzeci rząd będzie bardzo podobny do drugiego. Żeby go zacząć, odwracamy robótkę na drugą stronę, tak żeby pętelka była z prawej strony. Trzeci rząd rozpoczynamy od zrobienia trzech oczek ścisłych w lewo, czyli w drugim słupku robimy pierwsze oczko ścisłe, w następnym oczku drugie oczko ścisłe i w następnym trzecie oczko ścisłe i doszliśmy tutaj do przedostatniego słupka. I od tego momentu rozpoczniemy rząd trzeci trzema oczkami łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Następnie narzut i jeszcze w tym samym oczku, od którego wychodziły te trzy oczka, wbijamy szydełko i robimy słupek. Czyli z jednego oczka wychodzą dwa słupki. Dalej narzut i w ostatnim oczku z tej piątki, na ostatnim słupku, wbijamy szydełko i robimy trzy słupki naraz w jednym oczku. Pierwszy słupek, znów w tym samym oczku. Drugi słupek i trzeci, znów w tym samym oczku. Zobaczcie, tak jak mówiłam, rozpoczynać będziemy od pięciu słupków i kończyć będziemy skrzydełko na pięciu słupkach. Powtarzać również będzie się dosyć często liczba oczek zaraz za tymi słupkami, ponieważ zawsze zaraz za tymi pięcioma słupkami będziemy robić dwa oczka łańcuszka. A więc i teraz robimy dwa oczka łańcuszka. I tak jak wspomniałam, rząd trzeci będzie dość podobny, ponieważ będziemy wykonywać słupek na słupku. Skoro tu były trzy słupki, również robimy po trzy słupki, słupek na słupku, wbijamy szydełko w pierwszy słupek. Różnica jest taka w tym trzecim rzędzie, że oddzielamy każdy ze słupków jednym oczkiem łańcuszka, więc słupek, oczko, narzut, szydełko wbijamy w drugi słupek, słupek na słupku, dalej oczko i w trzeci słupek. Trzy słupki, na dole również były trzy, z tym, że oddzielone oczkiem łańcuszka. Za tymi trzema słupkami również robimy dwa oczka łańcuszka. Dalej narzut i zerkamy na miejsce, gdzie w samym środku skrzydełka mamy trzy słupki. Te trzy słupki będą już się powtarzać przez kilka następnych rzędów. I wbijamy szydełko tutaj w środkowy drugi słupek i w tym drugim słupku robimy trzy słupki w tym jednym oczku. Pierwszy, drugi i trzeci. I to już będzie się powtarzać przez kilka następnych rzędów. W samym środku trzy słupki. Za tymi trzema słupkami robimy dwa oczka łańcuszka, dalej narzut i znów przechodzimy do przerabiania tych słupków. Słupek na słupku robimy. Wbijamy szydełko w pierwszy słupek, robimy słupek na słupku i tak jak mówiłam, w tym trzecim rzędzie różnica jest taka, że oddzielamy to jednym oczkiem łańcuszka. A więc jedno oczko, dalej drugi słupek, na drugim słupku jedno oczko łańcuszka, trzeci, jedno oczko łańcuszka, czwarty, jedno oczko łańcuszka i piąty. Pięć słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. I teraz zakończamy nasze skrzydełko w trzecim rzędzie. Robimy za tymi pięcioma słupkami dwa oczka łańcuszka. I to również będzie się powtarzać przed
każdą piątką słupków tutaj na samym końcu skrzydełka. Dwa oczka, łańcuszka zrobione. Skrzydełko wbijamy w pierwszy słupek. Pierwszy słupek wbijamy szydełko i robimy tutaj trzy słupki na raz w jednym oczku. Pierwsze, drugie, drugi słupek i trzeci. To jeszcze nie koniec. Słupków, tak jak powiedziałam, musi być 5. Trzy już mamy, więc jeszcze dwa nam zostały i te dwa robimy w następnym oczku. Raz, dwa. I tak wygląda trzeci rząd naszego skrzydełka. Rząd czwarty rozpoczynamy również od odwrócenia robótki na drugą stronę, tak żeby pętelka była z tej prawej strony. I również rozpoczynamy identycznie jak poprzedni rząd, czyli od trzech oczek ścisłych w lewo. Pierwsze oczko ścisłe na drugim słupku. Później po kolei drugie oczko ścisłe i trzecie oczko ścisłe. Czwarty rząd będzie rozpoczynał się identycznie jak te poprzednie rzędy, więc już tak szybciej nam może troszkę iść. Od trzech oczek łańcuszka rozpoczynamy, zastępujących pierwszy słupek. Dalej, narzut w tym samym oczku, od którego wychodziły te trzy, robimy jeszcze jeden słupek, czyli z jednego oczka wychodzą dwa słupki. Dalej, narzut i na ostatnim słupku z tej piątki wbijamy szydełko i tutaj robimy aż trzy słupki naraz, żeby było 5 wszystkich razem słupków w rzędzie. Raz, dwa, trzy. Zatem robimy dwa oczka łańcuszka, dalej narzut i zerkamy na pierwszy słupek. Na pierwszym słupku i każdym następnym tak naprawdę będziemy wykonywać następujący motyw. Wbijamy szydełko w ten słupek i robimy tutaj jeden słupek, jedno oczko łańcuszka i znów jeden słupek w tym samym oczku. I to powtórzmy przez następne słupki. Od razu narzut, przechodzimy do drugiego słupka. Słupek, oczko, słupek. W trzecim oczku i tak dalej powtarzamy. Słupek, oczko, słupek. Ten motyw już będzie się nam powtarzał praktycznie do końca naszego skrzydełka. I już przerabiam ostatni słupek. Przypominam, że pomiędzy tymi motywami nie robimy żadnych odstępów oczkami. Słupek, oczko, słupek. Tak wygląda przerobienie środka tego skrzydełka. Za tym proszę zrobić dwa oczka łańcuszka. Dalej narzut i zerkamy na nasz środek. Tutaj, gdzie są trzy słupki, w środkowe oczko wbijamy szydełko i tak jak w rzędach poniżej robimy w środkowym drugim oczku znów trzy słupki. Dalej dwa oczka łańcuszka, narzut i powtarzamy sytuację z początku. Czyli na każdym słupku robimy motyw słupek, oczko, słupek. I od razu, bez żadnego odstępu, przechodzimy do kolejnych
słupków. Słupek, oczko, słupek. Po zrobieniu tego motywu przechodzimy do zakończenia naszego skrzydełka. Dwa oczka łańcuszka, dalej narzut i w pierwszym słupku z tej piątki wbijamy szydełko i robimy tutaj trzy słupki w tym jednym oczku. I w drugim oczku robimy dwa słupki, żeby było razem 5. Tak wygląda rząd czwarty. Odwróciłam robótkę na drugą stronę, żeby rozpocząć piąty rząd. Piąty rząd będzie bardzo podobny do czwartego. Rozpoczynamy go od trzech oczek ścisłych w lewo. Raz, dwa, trzy, od trzech oczek łańcuszka, czyli coś, co powtarzamy już przez kilka rzędów, trzy oczka łańcuszka, dalej narzut, w tym samym oczku, od którego te trzy wychodziły, robimy jeszcze jeden słupek, dalej narzut w ostatnim słupku, robimy aż trzy naraz słupki, czyli powtarzamy schemat z rzędów poniżej. Raz, dwa i jeszcze w tym trzecim, w tym samym oczku trzeci słupek. O tak. Dalej, tak jak mówiłam, piąty rząd będzie bardzo podobny do czwartego, więc robimy dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa, dalej narzut, zerkamy na nasze motywy, czyli słupek, oczko, słupek i tym razem będziemy wykonywać identyczny motyw, czyli również słupek, oczko, słupek, tyle że nie na słupkach, a w dziurce pomiędzy słupkami, czyli pod oczkiem łańcuszka. Wbijamy szydełko i tu ponawiamy ten motyw. Słupek, oczko, znów w dziurce słupek. I tak już będziemy motyw na motywie przerabiać tego motylka do samego końca. W dziurce tego motywu będziemy ponawiać słupek, oczko, słupek. Natomiast ten piąty rząd będzie się różnił jeszcze takim malutkim szczegółem. W tym piątym rzędzie pomiędzy motywami robimy odstęp. Jedno oczko łańcuszka. Jedno oczko łańcuszka. W kolejnym motywie w dziurce słupek, oczko. Słupek. Znów jedno oczko łańcuszka pomiędzy motywem. I w tym trzecim motywie słupek, oczko, słupek. I jedynie taka jest różnica w tym piątym rzędzie, że pomiędzy tymi motywami jest jedno oczko łańcuszka. Reszta jest identycznie tak samo, również tutaj, gdzie mamy 5 tych motywów, w dziurce przerabiamy, w dziurce każdego motywu robimy motyw, czyli słupek, oczko, słupek. Coś jak tutaj. Pamiętajcie, że również w tym miejscu pomiędzy motywami ma być odstęp jednego oczka. Czyli robimy jedno oczko łańcuszka, a resztę wykonujemy wszystko identycznie jak w rzędach poniżej. I tak wygląda piąty rząd. Ja to przerobię. Jeżeli będziecie mieli jakieś tutaj problemy, to cofnijcie sobie filmik, ponieważ w poprzednich rzędach zakończamy identycznie, środek jest identycznie robiony, odstępy to dwa oczka łańcuszka w tym środku i przed zakończeniem naszego skrzydełka.
Piąty rząd jest już skończony. Zrobione do końca metodą, którą tłumaczyłam. Pomiędzy motywami jest tylko jedno oczko. Na samym końcu 5 słupków. I teraz odwracamy, żeby zacząć rząd szósty. Rząd szósty będzie rozpoczynał przerabianie tak jakby tego skrzydełka. Teraz zacznie się przerabianie tak jakby na pół. Będziemy robić szósty rząd tylko do tego miejsca i potem powrót. Aż do rzędu 15 i potem znów zrobimy tą drugą część skrzydełka. Także za chwilkę jeszcze będę to wszystko dokładnie tłumaczyć. W każdym bądź razie rząd szósty rozpoczynamy tak jak dotychczas od trzech oczek łańcuszka. Oj, przepraszam. Trzech oczek ścisłych w lewo. Trzech oczek ścisłych. Pierwsze, drugie i trzecie. Trzy oczka ścisłe w lewo. Następnie rozpoczynamy tak jak do tej pory. Dopiero teraz trzy oczka łańcuszka zastępujące pierwszy słupek. Dalej narzut w tym samym oczku, od którego te trzy wychodziły. Wbijamy szydełko i tutaj robimy słupek. Narzut w następnym, ostatnim słupku. Robimy trzy słupki. Już to robiliśmy w poprzednich rzędach. Raz, dwa, trzy. Trzy słupki. I rząd szósty wygląda następująco. Jest bardzo łatwy. Wykonujemy dwa oczka łańcuszka. I w zasadzie w tym szóstym rzędzie odstęp pomiędzy motywami to będą właśnie dwa oczka łańcuszka wszędzie. Robimy narzut i przerabiamy motyw na motywie, czyli w dziurce motywu słupek, oczko, słupek. Wbijamy w dziurkę szydełko i robimy również motyw. Powtarzamy go słupek, jedno oczko łańcuszka i znów w dziurce słupek. W tym szóstym rzędzie odstęp pomiędzy motywami to dwa oczka. Raz, dwa. I znów kolejny motyw. Przerabiamy w dziurce. Słupek, oczko, słupek. Znów dwa oczka łańcuszka. Kolejny motyw. Słupek, oczko, słupek. Przerobię razem z Wami, ponieważ tutaj za chwilkę i tak będziemy odwracać robótkę na drugą stronę. Za motywem dwa oczka łańcuszka przerabiamy kolejny motyw. Słupek, oczko, słupek, dwa oczka łańcuszka i już ostatni motyw, piąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, piąty. Słupek, oczko, słupek. I tak jak mówiłam, te motywy słupek, oczko, słupek będą nam już się powtarzać do końca skrzydełka. Zmieniać się będzie tylko liczba oczek pomiędzy tymi motywami. Za tym ostatnim motywem robimy dwa oczka łańcuszka. I co dalej? Teraz zerkamy na środkową część, tutaj gdzie są trzy słupki, tyle że nie przerabiamy to w taki tradycyjny sposób, tak jak zawsze w środkowym słupku, tylko tym razem wbijamy szydełko w pierwszy słupek. Pierwszy słupek z tej trójki i tutaj robimy również trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I na tym póki co koniec rzędu szóstego, przynajmniej części tej połowy, że tak powiem. I co dalej? Odwracamy robótkę na drugą stronę, układamy sobie dobrze włóczkę,
Pętelka jest z prawej strony i rozpoczynamy następny rząd. Następny rząd, siódmy, wykonujemy w następujący sposób. Robimy jedno oczko ścisłe w lewo, czyli szydełko wbijamy w ten środkowy słupek z tej trójki i tutaj jedno oczko ścisłe. Następnie trzy oczka łańcuszka. Tutaj już będziemy powracać do naszej starej metody rozpoczynającej każde skrzydełko. Trzy oczka łańcuszka, narzut w tym samym oczku, jeden słupek, narzut i w tym ostatnim oczku, na ostatnim słupku wbijamy szydełko i tu trzy słupki. Czyli zobaczcie, razem 5. Wracamy, tak jak mówiłam, do tego przerabiania po staremu. 5 słupków zrobionych i ten siódmy rząd wygląda następująco. Za tą piątką słupków wykonujemy 2 oczka łańcuszka, dalej narzut. Każdy motyw przerabiamy identycznie, czyli w dziurce poprzedniego motywu, słupek, oczko, słupek. Różnica jest w siódmym rzędzie taka, że pomiędzy motywami są 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. I zabieramy się za następny motyw, słupek, oczko, słupek. I pomiędzy każdym motywem są 3 oczka łańcuszka odstępu. Końcówkę tego rzędu, tutaj gdzie jest zawsze 5 słupków, przerabiamy identycznie tak jak do tej pory. Czyli w pierwszym oczku 3 słupki, w drugim 2. I tak przerabiamy do końca ten siódmy rząd. Siódmy rząd skończony, odwracamy na drugą stronę, żeby rozpocząć ósmy rząd. Ósmy rząd rozpoczynamy tak tradycyjnie od 3 oczek ścisłych w lewo. Pierwsze, drugie, trzecie. Znów rozpoczynamy tak samo jak poprzednie rzędy, 3 oczka łańcuszka, potem w tym samym miejscu słupek, a w oczku ostatnim z tej piątki 3 słupki naraz. Troszkę to przyspieszamy, żeby wykonanie nie było zbyt nużące. Rząd ósmy, tak? Ósmy robimy. Zgadza się. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rząd ósmy rozpoczynamy od 2 oczek łańcuszka, zaraz za tą piątką słupków, 2 oczka łańcuszka. I również 2 oczka łańcuszka będą przed tą piątką ostatnią. Różnica jedynie w tym ósmym rzędzie jest taka, że pomiędzy motywami są nie 3 słupki, jak w rzędzie siódmym, a 4. Czyli pomiędzy motywami robimy po 4 słupki. Każdy motyw to słupek, oczko, słupek wykonany w poprzednim motywie. Myślę, że już tutaj nie ma co pokazywać, tylko należy po prostu zrobić nie 3, a 4 słupki pomiędzy motywami. Tutaj ostatni należy również pamiętać, że przed tą ostatnią piątką słupków robimy 2 oczka łańcuszka, a tą końcówkę przerabiamy tak jak do tej pory przerabialiśmy, czyli w pierwszym oczku 3 słupki, w drugim 2. Tak wygląda ósmy rząd. Ósmy rząd jest już przerobiony. Odwracamy na drugą stronę i rozpoczynamy rząd dziewiąty. Również od 3 oczek ścisłych w lewo. Oj, momencik, coś mi uciekło tutaj. Pierwsze,
drugie i trzecie oczko. Rozpoczynamy póki co po staremu, czyli trzy oczka łańcuszka. Dalej w tym samym oczku słupek. I w tym ostatnim oczku, na ostatnim słupku, trzy słupki naraz. I tylko początek będzie po staremu. Za chwilkę już będą pewne zmiany. Pięć słupków obok siebie mamy. Liczę słupek, jako również ten pierwszy łańcuszek. Dalej zmienimy nieco taktykę. Proszę zrobić narzut i na tym łańcuszku pierwszym, który składał się z dwóch oczek, pod ten łańcuszek w dziurkę wbijamy szydełko i tutaj robimy dwa słupki. Raz, dwa. Następnie robimy narzut i w miejscu, gdzie był pierwszy motyw, w dziurkę wbijamy szydełko i tutaj wykonujemy trzy słupki naraz. Zamiast tego tradycyjnego motywu przerabiamy trzy słupki naraz. I co dalej? Dalej już będziemy przerabiać nasze skrzydełko po staremu, czyli za tym rzędem słupków robimy dwa oczka łańcuszka. Dalej narzut, wbijam szydełko w pierwszy, kolejny motyw i tutaj już po staremu robimy motyw na motywie, czyli słupek, oczko, słupek. I pomiędzy motywami, które tutaj mamy, wykonujemy cztery oczka odstępu. Raz, dwa, trzy, cztery i kolejny motyw na motywie. Słupek, oczko, słupek, znów cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, kolejny motyw, słupek, oczko, słupek, cztery oczka odstępu i ostatni motyw w tym dziewiątym rzędzie. Słupek, oczko, słupek. I tutaj już końcówkę przerabiamy tradycyjnie, czyli przed tą piątką słupków dwa oczka łańcuszka. Dalej narzut i pięć słupków. W pierwszym oczku trzy naraz słupki. Raz, dwa, trzy. Oj, momencik, źle wbiłam ten trzeci, jeszcze w ten sam, w to samo oczko. Trzy słupki w jednym oczku i następnym dwa słupki. Dziewiąty rząd już skończony, rozpoczynamy rząd dziesiąty. Tradycyjnie od odwrócenia robótki, od trzech oczek ścisłych w lewo. Jak do tej pory. Raz, dwa, trzy. Rozpoczynamy również tradycyjnie, czyli trzy oczka łańcuszka. Dalej jeden słupek w tym samym oczku. I w ostatnim oczku trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Również początek naszego skrzydełka w dziesiątym rzędzie będzie podobny, ponieważ robimy dwa oczka łańcuszka. Dalej motyw na motywie, czyli słupek, oczko, słupek.
odstęp pomiędzy motywami to 4 oczka, więc też po staremu robimy 4 oczka łańcuszka, dalej motyw na motywie, słupek, oczko, słupek, 4 oczka łańcuszka, motyw, czyli słupek, oczko, słupek. Jednak tutaj już skończy się nasza tradycja, tak to nazwijmy, ponieważ będzie trochę zmian. Robimy tylko 3 motywy w tym 10 rzędzie. I teraz za tym 3 motywem proszę zrobić 2 oczka łańcuszka. I zakończamy nasze skrzydełko metodą podobną, jak robiliśmy na początku rzędu 9. Czyli w ostatni motyw wbijamy szydełko i robimy tutaj 3 słupki.